miałem z 4 lata, usłyszałem, że toruńskie pierniki są genialne i porwałem ze ściany takiego ozdobnego piernika, który wisiał tam od 30 lat. Mogłeś usiłowałem go zjeść. Na szczęście były to mleczaki. Jak u ciebie kształtują się relacje, poglądy o roli mężczyzny, kobiety w kuchni? Czy to ma jakieś w ogóle znaczenie? Nie, to moim zdaniem dzisiaj to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście kiedyś rola społeczna była narzucona, jasna, czyli mężczyzna najpierw miał polować, a kobieta miała z tego, co upolował, coś przyrządzić, potem miał pracować, a kobieta siedziała w domu, ale to już od dawna jest lamus, to od dawna jest przeszłość. Ja podobnie postrzegam do dziś, bo ja w dzieciństwie przecież wychowałem się na gospodarstwie, gdzie ojciec pracował raczej na roli w gospodarstwie, a mama obowiązki swoje miała w domu, też w kuchni. Taki stereotyp w moim przynajmniej życiu wciąż jest mocno silnie zakorzeniony. Dla mnie kuchnia to kobieta, mama. Bardzo często spotykam się z pytaniem, czy to prawda, że mężczyźni lepiej gotują, gdyż więcej jest znanych szefów kuchni wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Nieprawda. Jeśli ktoś coś musi robić, a kobiety przez całe wieki musiały gotować, bo tak im kazała ta narzucona rola społeczna, no to siłą rzeczy, teraz kiedy już nie muszą, nie chcą. Poza tym zapominamy o tym, że praca w kuchni, w prawdziwej restauracji, to jest praca porównywalna z pracą górnika czy też hutnika. Stoi się kilkanaście godzin bez okien, gorąco. Więcej mężczyzn jest policjantami, górnikami i kucharzami niż kobiet. Tylko z tego się bierze. Moim zdaniem w relacjach między dwojgiem ludzi płci przeciwnej gotować powinien ten, kto lubi. No bo po co zmuszać kogoś, w ogóle po co kogoś zmuszać do jakiejś roli społecznej, jeśli on nie chce tego. Ale to, co lubimy, też zależy od tego, kto ugotował. Czy kogoś rzeczywiście kochaliśmy, kochamy. No wiele bym dał, żeby zjeść dzisiaj czerninę mojej mamy. Tak to już zostaje w świadomości do końca życia chyba. Tak to zostaje, tylko jest z tym pewien problem. Mianowicie taki, jeśli nasze mamy czy babcie źle gotowały, a nam się wydaje cały czas, że to jest ideał. I od tego nie ma ucieczki niestety. Ale jeśli gotowały dobrze, no to jest to pewnego rodzaju wzorzec Sewer. Ja za to dwie rzeczy w życiu robię po mojej mamie, czego się nauczyłem. Piekę na święta pierniki i ogromne ilości. Powiem szczerze, udoskonalam przepis, chociaż przez wiele lat robiłem dokładnie tak, jak mi moja mama przekazała w starych zapiskach. Z margaryną, ze sztucznym miodem. Gdzieś trochę to pozmieniałem. Więcej korzeni, więcej prawdziwego miodu. I masła. No myślę, że są lepsze. No i rzeczywiście piekę gęsiną na świętego Marcina. To jest mój obowiązek, ale kuchnię prowadzi moja żona. A propos pierników, to moje pierwsze tragiczne, które pamiętam, doświadczenie kulinarne, niestety wiąże się z toruńskimi piernikami. Otóż gdzieś miałem z 4 lata, usłyszałem, że toruńskie pierniki są genialne i porwałem ze ściany takiego ozdobnego piernika, który wisiał tam od 30 lat. Mogłeś usiłowałem go zjeść. Na szczęście były to mleczaki, ale potem, kiedy już się zorientowałem, że to nie chodzi o te pierniki, to pierniki uwielbiam, a zwłaszcza, nie wiem, czy jeszcze gdzieś takie tu można kupić, istnieje kategoria wytrawnych pierników, które się po prostu smaruje masłem z dojrzewającego ciasta i które się je do rzeczy słonych. Tak, to i one do czerniny byłyby absolutnie genialne, no, tak, bo ten korzenny smak. Dokładnie, no, czernina z kluskami generalnie, mi się przynajmniej kojarzy. Ziemniaczanymi. Pycha. A z piernikiem to też mogła być fajna kompozycja. I tak mieliśmy mówić o roli płci w kuchni, a automatycznie przeszliśmy do rzeczy jedzeniowych. No ale tak to już bywa. Kuchnia nie ma płci.